Okres okrutnych wojen religijnych, klęsk głodu i epidemii przetaczających się w XVI wieku przez Europę spowodował, że ludzie nie byli pewni przyszłości. Po epoce humanizmu renesansowego, koncentrującego się na sferze ziemskiego życia człowieka, nastąpił zwrot ku Bogu i sprawom religii. Ludzie czuli się zagrożeni, dlatego szukali oparcia w religii. Stąd licznie uczestniczyli w nabożeństwach kościelnych, pielgrzymowali i pościli. Rosnąca pobożność nie oznaczała jednak, że zupełnie wyrzeczono się doczesnych uciech. Ludzie z jednej strony ucztowali i uczestniczyli w zabawach, z drugiej zaś oddawali się długotrwałym postom, ascezie i żarliwym modlitwom. Epoka, w której żyli, była więc pełna kontrastów. Nazywa się ją barokiem, od słowa barokko, oznaczającego perłę o nieregularnym kształcie. W architekturze, sztuce i kulturze styl barokowy rozpowszechnił się pod koniec XVI wieku. Swoim zasięgiem objął do połowy XVIII wieku nie tylko Europę, lecz także posiadłości hiszpańskie i portugalskie w Nowym Świecie. W odróżnieniu od budowli i dzieł renesansowych, barokowa architektura i sztuka cechowała się bogactwem dekoracji. Powszechnie wykorzystywano rzeźby, płaskorzeźby, malowidła, złocenia oraz ornamenty. Ornamenty to element zdobniczy często wykorzystujący motywy roślinne. Celem twórców nowego stylu było wywarcie na widzu wrażenia. Wznoszono więc wspaniałe, ogromne kościoły i pałace, świadczące o zamożności i potędze ich właścicieli. Barokowy przepych był widoczny nie tylko w architekturze, lecz także w malarstwie, rzeźbie i muzyce. Do najsłynniejszych kompozytorów tego okresu należy Jan Sebastian Bach. W epoce baroku narodziła się też opera. Styl barokowy szczególnie odpowiadał potrzebom kościoła katolickiego, który na przełomie XVI i XVII wieku rywalizował o wiernych z wyznaniami protestanckimi. Monumentalne i bogato zdobione świątynie katolickie były przeciwieństwem prostych i surowych zborów protestanckich. Pełne przepychu wnętrze miało pokazywać potęgę kościoła, wywoływać zachwyt, zachęcać do uczestnictwa w nabożeństwach i nade wszystko umacniać wiarę katolicką. Tworząc na potrzeby i zamówienia kościoła katolickiego artyści, podobnie jak w średniowieczu, przedstawiali sceny biblijne oraz wydarzenia z życia świętych. Styl barokowy stał się popularny także w Polsce. Kościoły w nowym stylu wzniesiono m.in. w Krakowie, w Poznaniu, w Nieświeżu, w Lublinie i we Lwowie. Polscy magnaci budowali okazałe pałace, w których znajdowały się pełne przepychu sale mieszczące kolekcje dzieł sztuki. Wiele z tych rezydencji otoczono starannie zaplanowanymi parkami. Zamożni mieszczanie zaś wznosili bogato zdobione kamienice. W XVII wieku w Rzeczpospolitej rozwijała się sztuka, szczególnie rzeźba i malarstwo o tematyce religijnej, jak i świeckiej. Okres baroku cechowała rosnąca pobożność ludności. W burzliwym wieku XVII, gdy Rzeczpospolita toczyła liczne wojny, wielu jej mieszkańców zwracało się ku Bogu. Wiara w życie wieczne pozwalała im przetrwać niespokojne czasy. Wierni licznie uczestniczyli w nabożeństwach i pielgrzymkach. Ich celem były sanktuaria oraz kalwarie, czyli szlaki procesyjne, które składały się z kaplic obrazujących stację męki pańskiej. Najsłynniejsza droga procesyjna powstała w Kalwarii Zebrzydowskiej pod Krakowem. W XVII wieku wśród polskiej szlachty upowszechnił się mit, że jej przedstawiciele, w odróżnieniu od chłopów i mieszczan, pochodzą od Sarmatów. Szlachta twierdziła, że po Sarmatach odziedziczyła takie cechy jak waleczność, odwaga, umiłowanie wolności, prawość, szczerość i gościnność. Oczywiście w rzeczywistości polska szlachta nie miała nic wspólnego z tym starożytnym ludem. Wśród przedstawicieli tego stanu panowało również przekonanie, że złota wolność szlachecka, którą zapewniały liczne przywileje, jest najlepszym ustrojem na świecie. Z czasem jednak to przeświadczenie doprowadziło do bezkrytycznego uwielbienia dla wszystkiego, co polskie. Skutkiem takiej postawy stała się niechęć, a nawet pogarda przejawiana wobec cudzoziemców. Życie sarmackie skupiało się wokół dworów szlacheckich. Do ulubionych rozrywek tego stanu należały polowania, kuligi i wystawne uczty, przeradzające się często w kilkudniowe pijaństwo połączone z bijatykami. Niezwykle ważne dla polskiej szlachty były też uroczystości religijne, podczas których manifestowała ona swoją pobożność i przywiązanie do wiary katolickiej. Polska szlachta wytworzyła w trakcie baroku swój własny, specyficzny strój, opierający się w dużej mierze na wzorcach wschodnich. Efektem tego w XVIII wieku Polska oprócz Węgier była jedynym krajem w Europie, gdzie nie tylko lud, lecz i wyższe warstwy społeczne miały swój tradycyjny ubiór. Na męski strój szlachecki składał się jedwabny, wzorzysty żupan od kołnierza do pasa zapinany rzędem drobnych, dekoracyjnych i kosztownych guzików. Na żupan zakładało się zdobiony bogatymi guzami i pętlicami kontusz. Jego cechą charakterystyczną były rozcięte do łokci rękawy zarzucane czasem na plecy.
Całość stroju trzykrotnie opasywano lśniącym, długim, jedwabnym pasem kontuszowym przetykanym złotą nicią. Szerokie spodnie były wpuszczone w buty, które szyto z miękkiej skóry.